No tu są same ilustracje na Saturday Evening Post. Także chyba szybko będę musiał przelecieć. Zejdę na dół, bo to nie ma odbłysków. 1920 rok, 29. O, samochodem sobie szybko jadą. Boże Narodzenie. Brat z siostrą. Tutaj jakiś ogląda kalejdoskopy, tutaj telegrafy. Jakiś skrzypek paderewski może. Dziadek odpoczywa, ten sobie marzy. O, Cupid, tak? Eros. Tu jadą na samochodem. Ten gra na klarnecie, zakochana para. No, śmieszne to. Krusada? A, czyli chłopaka wybiera. Przygody, piraci. Ojciec patrzy, co córka rysuje. Tutaj sobie plotkują. Coli. 1939. 39 rok. O, biegną do roboty. No to nieźle, nieźle produkował. Jedna wielka ściana. To chyba trzeba książkę kupić i wtedy można zobaczyć je wszystkie. Który to rok jest? 42 rok. O, dziewczyna pracująca w czasie wojny. 5 września. Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. Ta śpi elegancko, a ci patrzy im się wszyscy na nią. Żołnierz. 44 rok. Ciekawy jestem, co to jest 1 września, który to będzie. To jest 40-49 rok. Lody. Po wojnie. A ten przestraszony na wieży do skoków Chicago, jedni śpią. 49 rok. Antenę zakładają, no dobre. Dobre były. A. No dobrze by było chyba książkę zobaczyć, przyjrzeć wszystkie te ilustracje. 59 rok, ten się ukrywa, matka idzie, gdzie idzie matka? A ostrzeżenie dla młodych chłopców, mężczyzn. Kto to, Nixon? No Nixon. Nasser. Kennedy znowu. To jest czas II wojny światowej,
wolność słowa. I wyznania. Ciekawy program. No niestety zamykają, także jeszcze przejdę tutaj troszeczkę. No i to na tyle. Zdrowia.